Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Fiat 125P klasycznie. Dzisiaj jesteśmy na 15. międzynarodowym zlocie pojazdów zabytkowych w Zabyłkowie. W Zabyłków koło Chałupek, pod granicą prawie czeską. Są piękne motocykle, pojazdy również specjalne. Bardzo dużo jest pięknych pojazdów, również od naszych sąsiadów z Czech. Ale polska tutaj rodzima produkcja również dopisała. Zobaczcie, jakie mamy fajne sprzęty. Takich fajnych rodzynków tutaj jest dużo. Zobaczcie, jaka CZ-ka ładna. A ty jak się nauczył jeździć, Karol? Ja nadim. To był pierwszy motorka kierunek. Który rok tej CZ-ki? Nie wiem, to jest pan. Nie. Pana? Nie. Bardzo ładna. Nie, ja było. Jest następna, zobaczcie, takie trzy kołowce. Simpsony. Jeszcze zobaczcie z tyłu. Simpson też bardzo ładny. Zatkę trofi z przyczepką. Piękna Jawa też z przyczepą. Już macie BMW R50, taki model. Już jest iż, jak dobrze widzę. Tak. Jest zoomed up, patrzcie. Dzisiaj tu impreza od 9 zaczęła się, no, raczej do wieczora. Czyli po przyjeździe trzeba się zarejestrować. Jest wyjazd na paradę. Około 50 km się jedzie. To jest opłata wpisowa oczywiście. Mamy śniadanie, kawę, ciasto, obiad, ogarek, proszę, jaki ładny. Romecik, zobaczcie. SHL-ka, Jawa też 350, następna Jawa. Zobaczcie, jaki piękny sprzęt. Coś pięknego. Tamty to rozumiem, to ale... No ta kolejka, co tutaj widzicie, to wszystko jest do rejestracji. Też traktory dojechały różne, ale tutaj prawdziwa, również motocykle piękne. Oczywiście, że tak, czy motorowery. Tutaj ta gastronomia, ale tutaj za tą bramą, za metą, tu się zaczyna rozkosz dla fanów motoryzacji. Wydawane posiłki, jak widzicie, są takie specjalne kartki, jak kiedyś były dawane za czasów PRL. Postaram się wam pokazać. O, takie karteczki są. Widzicie? Jakieś wydawa się na mąkę, ciasto i tak dalej, coś takiego. No i zaczynam ucztę. Uczta dla Orku. Piękne samochody. Zobaczcie, jaka syrenka piękna. No i tutaj nasi koledzy z Czech przyjechali pięknymi pojazdami. Gdzie ten maluch? Tu! Coś pięknego. Ja byłem ten maluch. Macie Jawę, zobaczcie. Jest nie do pomyślenia, że takie pojazdy Jawa miała. Jedna moja syrenka jest. Następne, ładne autka. Każdy oczywiście dostaje takie tabliczki, widzicie? Z numerem, więc na dowód zlot, tak, piękny. Może z prawej strony przejdę, żebyście widzieli od początku.
Coś pięknego. Citroen. Coś pięknego. Tutaj był warunek przyjazdu też pojazdów do rocznika produkcji 1994. Organizator potem decyduje, jaki auto może wjechać, jeżeli jest powyżej tego rocznika. O, słyszę syrenę. Bardzo ładne te Mercedesy. Zobaczcie, słyszę syrenkę. Piękne, zobaczcie. Jedzie syrenka. Patrzcie, jak ładnie chodzi. Znajdujemy się na boisku tutaj miejscowego klubu ŁKS-u, tak jak pamiętam. ŁKS Zabełków. O, ciekawa rzecz, zobaczcie, duży Fiat z bagażnikiem na tylnej klapie. Też bardzo mało tego jest, że tak powiem, do takich akcesoriów do kupienia. Zrobisz mi zdjęcie przy tym dużym, rodzinkę. Mówię, tutaj organizator decyduje, jeżeli coś jest powyżej rocznika 94, o wjazd. Zobaczcie, jaka Wołga, ładna, zielona. Duży Fiat, zestaw z przyczepką. Troszeczkę obniżony na alufelgach. O, mamy Forda Grenadę, też bardzo ładny. Piękny Citroenek. Poznajecie? Jest zdobywca nagrody z Radomska, przyjechał. Następna Wołga piękna, z jelonkiem. Dobrze, ale to zobaczcie, ile tego jest, także czas pokazać następne. O, te pojazdy znacie, bo to też byli w Radomsku. Piękny Mustang. Zobaczcie, jaki piękny Fiacik malutki. Ale fajnie. No, cały czas to przyjeżdża oczywiście. Camaro bardzo ładny. Zobaczcie, jaka piękna Warszawa. M20. O, takich emblematów to już dawno nie widziałem. Piękny kolor. Rzutka zepnę. Kluczyki w środku, aż korci, żeby go sobie odpalić. Pięknie. Patrzcie, jaka ładna. Tu mamy Skodę, coś pięknego. Tych Skod w kabriolecie jest bardzo mało. Ja sam miał zaprodali auto, ja sam nie mogę. Ciao, dziecka. Znenadanie. Nasz dziar. No. Dla mnie się śmieję. Trochę amerykańskie, no, widzicie, w motoryzacji. Pani Kadlach, piękny kolor, błyszczący, taki metaliczny. Tam jest fronta, aż za to rosyjskie auto, to masz... Porsche też bardzo ładny. Jest i Volkswagen. Karman. Playmont, też piękny. No i zobaczcie, znowu Czechy przyjechały pięknym Tatrą. Ale mają te autka, piękne. Tak środek wygląda, zobaczcie. Żadnych zbędnych jakichś przełączników, nic, co potrzeba. Piękne autko. O, zobaczcie, jedzie następny Lincoln. Aha. Triumph. Skoda. Zobaczcie te kolory, jakie piękne paleta. O, zobaczcie, dwa CV-ka jedzie. Citroenek. BMW.
Kika przyjechał do naszego tatka na drodze. Jest i polski Fiat, zobaczcie. Po stronie czeskiej. To też bardzo ładne autko, bardzo mało ich na drogach. O, też pan znajomy przyjechał, widzę, z Mercedesem, bardzo ładny. Znamy się już. MG, też bardzo ładne autko. Zobaczcie, jaki fajny środek jaśniutki. Tym razem angielskie, tak, pojazdy, ale piękne. W Wielkiej Brytanii. Stylistyczny kolor. Ciemna taka zielona butelka. Te piękne felgi, zobaczcie. Szprychowe. To? Następny MG, widzicie? No i tutaj jest Peugeotik. No i pokażę wam następną tutaj alejkę. Naprawdę tego sporo, cały czas coś przyjeżdża. Renault 19. O. Peugeotik 205. Maluszki. Ostatnio byli te maluszki ze mną też w Porębie. Jest i mój Fiat oczywiście. Jest i pan Jacek. Pozdrawiamy, pan Jacku. Polonezem oczywiście. Pan Jacek mi pomagał w renowacji mojego maluszka. I przy Polonezie też również. Drobne prace mechaniczne. Mamy Cinkusia. Jest i Skoda ładna. Ta pokrowce jeszcze tygryski. Fiat, zobaczcie jaki ładny ma kolor. Fiat Tipo. Maluszek też w ładnym kolorze. O, Łada, zobaczcie, tych Ład też jest u nas mało na rynku. Klamki na drzwiach identyczne jak chyba do dużego Fiata są. Jest też troszeczkę jedna deska. W porównaniu z Ładą oczywiście 2107. Listwy na całych drzwiach tutaj u góry. Dodatkowe listki też są chromowane na nadkolach. Ładne te Ady są, bardzo trwałe samochody. I pamiętam jeszcze, jak jeździło sporo tego na drogach. Nawet były droższe niż nasze Fiaty. A zobaczcie tutaj, jaka Tatra przyjechała. Z ciekawości, tu silnik jest bodajże z tyłu, jak dobrze pamiętam, chłodzony powietrzem. Tak, i tutaj mamy 3,5 litra pojemność. O, zobaczcie, następna Renault 19. Mamy kabriolety. Dolphin 3, Golfowa 1, Skoda Favorit. Mamy tu Forda Rangera. Skoda, dobra, idziemy najpierw wszystko po kolei oglądamy. O, zobaczcie, macie Ładę, policję. Piękny Fiat. Kolor piękny. Mamy też Porsche. No i też troszkę amerykańskiej motoryzacji pięknej. Piękny bus. Również pokażę wam Forda pięknego, który przyjechał. I złotawy metalik, coś takiego. Galaxy, dobrze mówię? Chyba tak, Galaxy. Dokładnie, Galaxy. Kawał auta szerokiego. Tu mamy Sabika ładnego. Też taka ciemna zieleń. No i ta syrenka co przyjechała. Najważniejsze, że jeździ. I że jest na chodzie. Następnie troszeczkę autek takich ciekawych.
MG, zobaczcie. Takie dodatki tutaj z przodu, różne. Volkswagen Garbus, bardzo ładny. Fionowany Karman. To jest Fiat. Podobne były zastawy, takie malutkie. Fiat 600, tak. A zastawa była chyba 750, nie jestem pewny. Maluszek w takim ciemnogranatowym kolorze. Też bardzo ładny. O, znamy tą Skodę. Skoda Kombi. Była też w Świętochowicach, co wspominałem właśnie. Obok mamy Wołgę. Z tym pięknym jelonkiem. Moskwicz. Ale myślałem, że szereg ludzi, a nie. Mój rower zarejestrować tam. Tam zarejestrujemy auto. Patrzcie, jaki maluszek. Maluszek taki zabudowie. Nie? Coś ciekawego bardzo. Wazelin. Bąbel. Polosko pije, hadiczka, a furtce musi... Jest ciekawa. Wazelin, śmir. Ja rozumiem. Wazelin, no. Coś no, ciekawego. A co ma Maris, Szczetec, Wojka. Lancia, zobaczcie. Ludzie mają takie autka, że mamy coś pięknego. Lancia Flavia z 61 roku. Jak to wygląda pięknie z tyłu. Taka linia, gładziutka. Mają urok takie autka. No właśnie, Maluszek jeszcze jedzie. Volkswagenek. Ładny. Świacik. Cały czas przyjeżdżają pojazdy, tak mówiłem, także cały czas co chwila coś nowego. Mamy się następną Tatrę. Z szynkiem właśnie z tyłu, tam pan dotworzył. O, tu jest też druga, ale może zepniemy do tyłu. Ósemka. Olbrzymi alternator. Muchawa. Gdzie? O, tu już bardziej custom. Troszkę niklu weszło. Macie specyfikację, 3,5 litra pojemność. No, takie auto były wtedy. Jak widzicie, dzisiaj jeżdżą. Są fani tych pojazdów. Garbuska. O, patrzcie, ale tu jest Buick. Z dodatkowymi szybami u góry. To naprawdę jest już rarytasik. Dużo osób szuka właśnie z tymi szybkami u góry. No. Ładne autko. Jak widzicie, zainteresowanie jest dużo, bo całe rodzina mi przychodzą. Żuczki są, patrzcie, nasze żuczki przyjechały. To jest tak zwana brygadówka. Też traktorki. A tu mamy dzika. Kojarzycie na pewno? W niektórych naszych gospodarstwach jeździły takie dziki właśnie. Ursusa. Tu
też pan przyjął podwójnym zestawem takim. John Lee, widzicie? Dwa takie są. No i tutaj na tą chwilę oczywiście, powiedzmy ostatnia tutaj kolejeczka pięknych pojazdów, które przyjeżdżają, wyłączając chwilę. Zobaczcie, nawet jest Dacia Kombi. Bardzo ładny ten Mercedesik, piękny. No tak do środka i na musi. No ale potem mu to stało na placu, też bo... dołączyło. Parzyło go te odnoty. Fiat Sport Z50, bardzo ładny. Także jak widzicie, cały czas coś gdzieś przyjeżdża, dołącza do dzisiejszego wydarzenia. Pozdrawiam wszystkie osoby subskrybujące oczywiście kanał Fiat 125P klasycznie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za lajki, za opinie. Także dzisiaj jesteśmy w Zabełkowie, koło Chałupki. Chałupki, czyli na granicy tak się czesko-polskiej. No i co? I jesteśmy. Cały czas coś się dzieje. Cały czas gdzieś coś przyjeżdża. Dołącza do nas. Zobaczcie, chyba Volvo jedzie. Albo nie, nie chcę już teraz. Zobaczymy sobie to. Nie Volvo. Cały czas coś pięknego dojeżdża, widzicie? To policja. Volvo czy nie? Tak, że będziemy. Ja tutaj 5 minut dopiero. Pięknie. No i co? Jak widzicie, ratujmy klasyki, bo naprawdę ludzie mają przepiękne pojazdy. Przepiękne są odrestaurowane, które są oryginalne jeszcze, w ogóle nie restaurowane. I można miło spędzić czas, weekend z rodziną. Również na takich spotach. Także zachęcam. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia.